Hej, cześć, witajcie, jestem AZM, witam was w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Beholder. Nie było mnie tu już jakiegoś czasu, lecz należy już tutaj wrócić do ciężkiej pracy w kamienicy. Musimy dopilnować, aby wszystkie dyrektywy zostały spełnione. Wielki wódz w swojej mądrości zesłał mi zadanie zbadania naszego tutaj obywatela Klausa Schrimmera. Muszę porozmawiać z innymi lokatorami na jego temat, głównie żoną Schrimmera, Markiem Rankiem oraz Rozą Ranek. Oprócz tego mamy jeszcze nasze prywatne tutaj sprawy, ale one nie powinny nam jednak przysłonić głównego celu. No ale akurat jesteśmy tutaj koło Anny, więc zapytajmy ją, co ją trapi. Dobrze. Potrzebuję twojej pomocy, kochanie. Nie mogę znaleźć naszego dużego rondla. Zajrzałem do każdego konta, nie mam pojęcia, gdzie się zapodział. Może ktoś go ukradł? Powinniśmy wezwać policję? Chcesz wyzywać policję z powodu starego rondla? Wybij to sobie z głowy, pewnie zostawiłaś go w starym mieszkaniu. Możliwe. Mógłbyś popytać lokatorów, czy nie pożyczyliby nam rondla? Pewnie nie odmówią nowemu zarządcy domu. Oddam go, jak tylko ugotuję kompot dla Marty. W porządku, popytam sąsiadów o rondel. Dobra, no to co, mamy tutaj wykorzystać nasze wpływy, żeby zdobyć rondel. Jones, no raczej ty nie będziesz miał. No nie, nawet nie mam możliwości z tobą o tym pogadać. Potrzebuję pani... Tu jest pani Rosa Ranek. Może pani będzie miała rondel? Tak, ale muszę zapytać ją też o Klausa Schrimmera, więc od tego zacznijmy. Chciałbym zapytać o Klausa Schrimmera. Nie narzuca się pani? To człowiek godny szacunku. Pomógł mi kupić butelkę wspaniałego sherry. Jest znawcą win. Nie to, co mój staruszek. Jeśli jednak wielki wódz każe mi go obserwować, to znaczy, że nie może być z nim wszystko w porządku. Więc proszę mi tutaj takich rzeczy nie insynuować. Zapytajmy moją o rondel. Czy ma pani może duży rondel? Moja żona zostawiła swój w starym mieszkaniu, a nasza córka prosi o kompot. Nie, mój drogi, od lat mieszkamy z mężem sami i nie potrzebujemy dużych garnków. Już dawno temu zaniosłem wszystkie do lombardu. No trudno. Dobra, pani Rosa Ranek nam nie pomogła. Tutaj Patryk, o co ci chodzi? Potrzebujesz czegoś? Mam sprawę, tato, o co chodzi? Zaczęły się zajęcia z ekonomii, dostałem listę lektur. Są na niej różne skrypty i książki, które muszę przeczytać. Wstąpiłem do księgarni, ale nie mieli tych książek. Znajomi mówili, że da się kupić używane, ale kosztują majątek. Mógłbyś porozmawiać ze swoimi przyjaciółmi, może ktoś z nich ma te książki. Znasz tylu mądrych ludzi. Spróbuję ci jakoś pomóc. No dobra, czyli rozumiem, że mamy zorganizować książki dla Patryka. To pogadajmy jeszcze z Martą, skoro jest tutaj obok. Nie teraz, Marta, co się dzieje? Zaginiona zabawka? Co się stało, kochanie? Coś strasznego, tatusiu. Zgubiłam Nairę. Nie mogę jej nigdzie znaleźć. Kim jest Naira? To moja lalka. Moja ulubiona lalka, tatusiu. Pomożesz mi jej szukać? Aleś mnie nastraszyła, Marto. Gdzie bawiłaś się nią po raz ostatni? W domu. Naira jest za mała, żeby wychodzić na dwór. Znajdź ją, proszę. Jest noc i nie chciałbym jej teraz tego mordować. Tutaj jest pani Schrimmer, prawda? Tak. Dobra. Popytajmy ją o męża. Jak się miewa pani mąż? Wygląda zmartwionego. Nie czuję się najlepiej. Na szczęście otrzymał przesyłkę z rolką taśmy fotograficznej. Klaus lubi robić zdjęcia, to poprawia mu nastrój. Dobra. Ciebie mogę jeszcze zapytać widzę o rondel. Mam do pani wielką prośbę. Czy mogę pożyczyć od pani rondel? Moja żona chce ugotować kompot, ale nasz rondel zawdział się podczas przeprowadzki. Mam coś odpowiedniego, proszę bardzo. Pięknie, dostaliśmy rondel. Dobra, rozumiem, oddamy i tak dalej. Gdzie jest nasza żonka? Chodź, Anno. Kogoś jeszcze tutaj muszę zapytać ogólnie o... Czekajcie, najpierw zapytajmy ją może o lalkę. Anno, nie widziałeś tej starej lalki, którą bawiła się Marta? Gdzie się jej zapodziała? To dlatego jest taka smutna i bała mi się powiedzieć, o co chodzi. Może jest za szafą albo pod łóżkiem. Zaraz się tym zainteresujemy. Dobra, znalazłeś rondel, przygotowałem już wszystko na kompot. Poratowała nas Maria Schrimmer spod jedynki. Nie żałuj cukru do kompotu. Ostatnim razem smakował jak woda. Smakował jak woda, bo nie było w nim ani cukru, ani jabłek. Nie moja wina, że nie potrafiłeś załatwić kartek na cukier. Rozmusz się, kochana. Teraz już nam nie zabraknie cukru. W ogóle ile mam pieniędzy? 5800. W razie czego damy radę chyba kupić te książki dla Patryka. W sprawie książek to może pan Alojzy, pan lekarz. Nie mogę, ale mogę porozmawiać o Schrimmerze. Karl, mój drogi, jak się cieszę, że pana widzę. Jak się pan czuje? Jak się miewa pańska rodzina? Dziękuję, wszystko w porządku. Chciałbym pana spytać, to wspaniale, w naszych czasach to rzadkość. Powtarzam sobie, Alojzy, chciałem pana zapytać o... Alojzy, nie powinieneś tak się zamartwiać o cały świat.
przecież opiekuje się nami państwo. To prawda, nasz wielki wódz tutaj uskutecznia ochronę nad całym krajem. Nie musimy się o nic martwić. Ale my teraz musimy zapytać pana właśnie w tej sprawie o Klausa Schlimmera, czyli o pana sąsiada. Ale nie, i tak martwię się o naszych sąsiadów, znaczy o wszystkich ludzi. Wie pan, och, przepraszam, poniosło mnie. Więc o czym pan chciał porozmawiać? O Klausie Schlimmerze spod jedynki. Mój drogi, dopiero co się tu prowadziłem. O, przykliknąłem, przepraszam. Jestem przekonany, że są wspaniałymi ludźmi i ten pański, Mouse Streamer, hehe, streamer, z pewnością także, Klaus Schlimmer, tak, z pewnością. Gdyby tylko pan Schlimmer mniej palił. Ale my już mamy informację, zgaduję, tak? Bo mi tego nie zaliczyło, czy ja na to nie kliknąłem. Nie kliknąłem na to. Mogę zapytać się jeszcze raz o to? Cholipka. A to była cenna informacja. Dobra, czegoś jeszcze nie zrobiłem. Z Markiem Rankiem muszę. Chodź. Pan Marek Ranek. Przeszukam jeszcze raz ich mieszkanie. Książki dla Patryka, Klaus Schlimmer. Zapytajmy o Schlimmera. Wiem tyle samo co pan. Poza tym ciekawość to straszny grzech. Miałem kiedyś kolegę z pracy, który zawsze wtykał w nie swoje sprawy. Nosu w nie swoje sprawy i dokumenty. Zapytajmy, co się z nim stało. Wylądował w więzieniu. Dowiedział się pan więcej niż powinien. Do widzenia, młody człowieku. Dobra. Książki dla Patryka. Jest pan wykształconą osobą. Nie wie pan może, gdzie mógłbym dostać podręczniki do ekonomii? Mój syn otrzymał na uczelni listę lektur, ale tych książek nie da się kupić w żadnym sklepie. Oj, przekliknąłem znowu. Goddammit, co się dzisiaj ze mną dzieje? A co się panu nie podoba w bibliotece? Cicho tam i przyjemnie. Miejsce w sam raz dla młodego człowieka. Nie ma co wydawać pieniądze... Nie ma pan na co wydawać pieniędzy tylko na książki? Dziękuję za radę. Obawiam się, że synowi raczej się ona nie spodoba. Pani kontracja. No dobra, pożegnajmy się. Sporządzić profil... O, Schlimmer, chodź tu. Dobra, zapytajmy może ciebie w takim razie... Nie mogę z tobą w żaden sposób pogadać, ale mogę cię zapytać o książki dla Patryka. Dobra, dokładnie to samo co wcześniej. Och, problem z biblioteką jest mi bardzo dobrze znany. Kolejka do wypożyczenia to jedno, trzeba jeszcze zaskarbić sobie przychylność pracowników biblioteki. Bez tego odsyłają człowieka z kwitkiem. Mogę panu pomóc. Mam książki jeszcze z czasów, gdy pracowałem w biurze księgowym? Bo tak. Będzie im miło, jeśli pomogą pana synowi w nauce. Uważam, że wszyscy powinni mieć wyższe wykształcenie. Żałuję, że ten pogląd ma tak niewielu zwolenników. Okej, czyli dostaliśmy za darmo książki dla Patryka. Nie będę przez to w żaden sposób dla ciebie tutaj bardziej łaskawy, Schlimmerze. Jeśli okaże się, że naraziłeś się naszemu krajowi, to potraktuję cię z całą surowością. Czekajcie, dobra, jak widzę, to nie wszędzie mamy założone kamery, pan Szpak ma dla mnie jakieś sprawy. Wygląda na to, że przeszukiwałem, bo już sobie dawno tutaj nie byłem, dawno się tym nie zajmowałem. Wygląda na to, że mieszkanie Szpaka przeszukiwałem. A nie, Szpak mieszka pod dwójce, czyli Jonesa nie. Tego nie przeszukiwałem. Samotność Aloyzego. Chciał pan ze mną porozmawiać? Mam prośbę, bardzo osobistą. Zamieniam się słuch, panie Alojzy. Z powodu ogromnego zapracowania nie mam czasu na życie prywatne. Całymi dniami ratuję ludzi. To mój obywatelski obowiązek. A poza tym, może trudno w to uwierzyć, ale... Zupełnie brak mi śmiałości w kontaktach z płcią przeciwną. W głowie mi się miesza, robi się czerwone, do tego całe moje jakże utalentowane ciało zalewa się potem. Jak mógłbym panu pomóc? Potrzebuje pan dezodorantu. Ma pan wspaniałą żonę. Od razu widać, że zna się pan na kobietach. Jestem taki samotny. Proszę, niech mi pan znajdzie kobietę. Kogoś, kto zabawi mnie wieczorem oraz urozmaici moją dietę. Well? Ja serio dostałem questa takiego, ciekawe. Dobra, czekajcie. Będę musiał za chwilę przeanalizować wszystkie moje, wiecie, questy i tak dalej, ale w tej chwili Jones niedodupny opuszcza właśnie nasze mieszkanie i idzie... do pracy i jest to moment, w którym powinniśmy założyć kamery. Miałem już parę tych kamer, o.
Albo kupiłem za dużo, no mniejsza. Dobra, to jest taka podstawa. Wszędzie musimy mieć pozakładane kamery. Musimy jak najszybciej dowiedzieć się, kim jest pan niedodupny. I musimy zacząć profilować naszych mieszkańców, ponieważ... O, tu jest więcej tych kamer. Ale i tak włożę tylko dwie. Ponieważ potrzebujemy jak najszybciej zbierać informacje o naszych ludziach i przekazywać je w ręce ministerstwa. Takie jest nasze zadanie. A ty co zrobiłeś dla realizacji planu? Dobrze, to jest ostatnie. Widzę, że jesteś niebezpieczny. Dżinsy. Niebezpieczny przedmiot. Zakazany przedmiot. To pewnie jest drogie. Ale mój panie, nie wolno posiadać dżinsów. Przecież Boże, jest dyrektywa. Zakazane, nie wolno posiadać żadnych dżinsów. Muszę śledzić tutaj na bieżąco. Jezus Maria, jeszcze napój gazowany. Jones, naprawdę. Ja cię będę musiał tutaj upomnieć. Cluster. Nie, album z monetami, puste butelki. Widzę, że tutaj dostaniemy z ciebie sporo pieniędzy. Nie ma takiej opcji, ja udzielę mu tego ostrzeżenia, wyślę mu list z szantażem, może się nauczy. Sól. Widzę, że tutaj pan Jones wraca. Jeszcze nie przeszukałem wszystkiego, chciałbym jednak, aby poszedł. On płacze. Whisky. Moja żono. Nie ukrywam, że wolałbym skończyć to przeszukiwanie. Chyba idzie do domu. Dobra, skończyłem przeszukiwanie. Myślę, że możemy go sprofilować w takim razie. Mamy o nim dosyć dużo informacji. Musimy też w pewnym momencie sprofilować Klausa Schimmera, ale może jeszcze z tym poczekajmy. Nie ma co się tak śpieszyć. Nathan Keller, czy ty masz tu coś dla mnie? Właśnie, ty masz pieniądze za konserwy. No dobra, przyszedłem po pieniądze. 4000, tak jak się umówiliśmy. Te pańskie konserwy kiepsko się sprzedają. Nie ma na nich chętnych. W ogóle na nich nie zarobiłem. Tu ma pan kopertę. W środku jest prawie połowa umówionej sumy. Niech się pan cieszy, że jest chociaż tyle. Wiecie co? Zróbmy tak. W ten sposób wyciągnąłem 1500 z kasy. Teraz sprofilujemy pana... Nie, teraz zrobimy szantaż na pana niedodupnego. On zamieszkuje czwórkę. Tak, on zamieszkuje czwórkę. Dyrektywa, nawoje gazowane, czwarty. Zrobimy to w ten sposób. Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że teraz nie pozostaniesz głuchy na to ostrzeżenie. Doskonale. To może zróbmy to w ten sposób. Słuchajcie. Bo niedodupny... Czekajcie, przeanalizujmy to sobie. Niedodupny jest ewidentnie podejrzanym typem. Aż dwukrotnie w jednym momencie posiadał nielegalne przedmioty. Jest palaczem. Może być niebezpieczny. Jest bossmanem, który niedługo wyjeżdża za granicę. Wygląda na ewidentnie człowieka, który ucieka przed tym, na co zasłużył. Myślę, że naszym obowiązkiem w tym momencie będzie przekazać go w ręce władzy. Jak najszybciej. W tym momencie, w takim razie, wyciągnijmy jeszcze z niego co tylko możemy, a następnie przekażmy go w ręce odpowiednich służb. Czy są tutaj jakieś jabłka? Bo z tego co mi wiadomo, jabłka też są zabronione. Widzę, że nie ma za bardzo jabłek, a bardzo chętnie bym jabłka mu podrzucił. Niedodupny, no to w takim razie nie ukrywam, że chcę jeszcze wyciągnąć z ciebie tego tysiaka. Bo tutaj mamy jeszcze drugą. Jeszcze za dżinsy. Przeszukamy jego mieszkanie w tym momencie. Zróbmy tak. Dobra. 5 września. Powinienem w gruncie rzeczy od razu go przekazywać w ręce władz, ale jednak moim zdaniem należy z jednej strony też dać szansę. Natomiast jeśli aż dwukrotnie naraz i jeszcze do tego jesteśmy podejrzanym typem, który prawdopodobnie ukradł konserwę i tak dalej. O nie, ty od razu idziesz do domu teraz sprawdzić pocztę. To mi się nie podoba.
Miałem nadzieję jeszcze teraz przeszukać mu mieszkanie w momencie, kiedy on, wiecie, sobie je. Spełnił żądanie z listu szantażem, doskonale. Dobra, to pogadajmy może w takim razie w międzyczasie z Anną. Możemy tylko lalce Martę, ale swoją drogą tą lalkę też trzeba znaleźć. Za szafą albo pod jej łóżkiem. Idealnie. Chodź. Stara laleczka, gdzie jest... O, dacie mi książki. Dobra, mamy tu wszystkie książki z listy. A niech nie, zabieram się za naukę. O takim bogactwie nawet nie śniłem. W ogóle nie będę musiał chodzić do tej szczurzej nory. Znaczy do biblioteki. God damn you, biblioteka jest fajna. Dobra, pobawisz się ze mną? Nie teraz, Marto, ale za to możemy podać ci lalkę. No i raz, strasznie za nią tęsknię. Znajdziesz ją dla mnie? Już ją znalazłem, proszę! Dziękuję, tato! Dobra, wybaczcie, teraz jestem trochę zajęty, myślę... Uuu, marykranek, a jednak. Jones niedodupny. Spełniłeś żądanie? Tak, spełnił. Dobra. No to w takim razie zabierzmy się za zbieranie naszych pieniążków. One się znajdują tutaj w donicy, prawda? Dokładnie. W ten sposób mamy już całkiem zadowalającą ilość tych pieniędzy. Shrimmer, no czas powoli zrobić już ten, wiecie, profil, chociaż może nie, samotność Aloizego. Teraz trzeba by rozwiązać problem samotności Aloizego. Anna mi z tym nie pomoże. Czy pomoże mi z tym Marek Ranek? Tak, sprawdźmy. Nie chce pan jakiejś porządnej kobiety dla doktora z podwójki? Za kogo pan nie ma? Kierownika domu publicznego? Tfu! Nie przepadam chyba za panem Rankiem, ale nic się z tym nie zrobi. Może pani Shrimmer? Dam radę panią zatrzymać? Tak, dam radę panią zatrzymać. Jest jeszcze pani Ranek. I oczywiście z panią Ranek sobie pogadamy. Dzień dobry. O, do widzenia. Nie Ranek. Nie ten Ranek. Dzień dobry. Rozumiem o samotności szpaka, oczywiście. Nie zna pani może jakiejś porządnej kobiety dla doktora z podwójki? Mam siostrzenicę, która jest doskonałym materiałem na żonę. Mądra i piękna zupełnie jak za młodu. Jak ja za młodu. Niestety nie mieszkam w naszym mieście. Mogę wysłać do niej telegram, żeby przyjechała do mnie w odwiedziny. Niech doktor przyjdzie z nas wizytą, to ja mu ją wtedy przedstawię. Okej. Okay. Seems legit. W takim razie do pana szpaka. Boję się rozmawiać z Jonesem, bo to jest bossman i on może być niebezpieczny, jak już o tym mówiliśmy, więc wolę mu nie mówić, że rąbnąłem mu te 1500. Okej, dobra. Znalazłem kogoś dla pana szpaka. Kim ona jest? Ah, smutne. To siostrzenica Rozyranek. Już nie mogę się doczekać spotkania. Wkrótce odwiedzi swoją ciotkę. To wspaniale, kamień serca. Wreszcie zakończy się moja samotność. Dobra. Świetny interes. Quest już tak naprawdę zakończony. Co ukryte zostanie ujawnione? Profil Klausa Shrimmera. My na to jeszcze parę godzin. Chętnie bym w sumie jeszcze raz przeszukał ich mieszkanie. Dobra, czy przeszuka... W ogóle dobra. Teraz czas zrobić profil niedodupnego. I jak najszybciej pozbyć się go z domu. Czekajcie, czy on idzie teraz do roboty? Bo jeśli tak, to chyba przejdziemy się do niego. Tak to wygląda. Dobra, no to się włamujemy. Może znajdziemy tam te same rzeczy, które miał tam wczoraj. Myślę, że jest spora szansa, że skoro zapłacił, to myśli, że może je już z powrotem posiadać. A jak nie, to mu coś podrzucimy. Bo on zasłużył na karę. Zdecydowanie. No i proszę bardzo za ten napój gazowany. Nic się nie nauczył. Tutaj pewnie będzie miał dżinsy. Dokładnie. Ale to mu ukradniemy. Okej. Okay. Mamy to? Nie, nie mamy. Chyba jednak się rozmyśliłem przypadkiem. A pani kim jest? Sara Wattenmach. Dobra. Porozmawiajmy z panią Sarą, kimkolwiek ona jest. Ona chyba przyszła do tego szpaka. Dobra. Dzień dobry. Co tutaj pani robi?
Jestem Sara Watermach, siostrzenica ranków. Przyjechałam, żeby poznać doktora. Nie mam gdzie się zatrzymać, więc mieszkam tutaj. Które mieszkanie należy do Aloizego? Nie mogę tak od razu wpuścić pani do jego mieszkania. Najpierw muszę z nim porozmawiać. Proszę, niech nigdzie się pani nie rusza. A gdzie miałabym pójść? Przecież nie mam się gdzie podziać. Dobra, ale my teraz musimy szybko sprofilować naszego druha. Anna ma do mnie jakąś sprawę. My teraz musimy sprofilować naszego drucha niedostępnego, a następnie go podkopować. Czwórka. Podejrzewam, że jednak jest mężczyzną. Współlokatorzy, mieszka samotnie, zawód bossman. I tutaj dane personalne. Oczywiście zarobimy na tym trochę, zebraliśmy tych informacji jednak. Staramy się wypełniać naszą robotę tak dobrze, jak to tylko jest możliwe. Dobrze byłoby jednak go podkapować, zanim zdąży... Wiecie. Zanim zdąży wrócić do domu. 43 z 4. Zamieszkujący lokal numer 4. Jones niedodupny. Okej. Okay. Zapraszam drogą policję. W sumie dobra, niech oni sobie tam pracują. Nam zostało 14 godzin na sprofilowanie Klausa Schlimmera. Nie zdążę. To znaczy nie zdążę znowu przeszukać jego mieszkania. Lecimy z tym teraz, z profilu lokatora. I tak znaleźliśmy tych informacji całkiem nieźle. Myślę, że dobrze spełniliśmy nasz obowiązek. Klausie Schlimmerze, o ile mimo wszystko... Skoro kraj się tak bardzo tą interesuje, musisz być w takim razie... Musisz coś mieć za tymi... wiesz... Coś musi być z tą nie tak. Ale ja... sumiennie wykonując moją pracę, nie jestem w stanie dowiedzieć się co. Miejmy nadzieję, że to jest nasza ostatnia tutaj misja w twoją stronę. Mężczyzna, jedynka, Maria Schlimmer, sprzedawca tytoniu. No dobra. Proszę bardzo. Anna Stein. O co chodzi? O co chodzi, kochanie? Czekoladowe cukierki. Rozmawiając z naszymi sąsiadami, byli bardzo mili ludzie. Dowiedziałem się, że pod naszym domem często pojawia się człowiek w cylindrze. Można u niego kupić różne rzeczy. Jakie rzeczy? Handluje starociami? Jeszcze ci mało ropieci? Czy ty możesz wysłuchać mnie do końca? Nigdy nie słuchasz, co do ciebie mówię. Aniu, tylko nie zaczynaj. Nie chciałem cię obrazić. Jesteś mistrzem w psuciu ludzkim, ludziom nastroju. Czasem wydaje mi się, że żyje z... co mówiłaś o tym handlarzu? Podobno można u niego dostać zupełnie nowe rzeczy przydatne w domu. Starsza kobieta z drugiego piętra pokazała mi perfumowane mydło, które kupiła u niego w zeszłym miesiącu. W tej chwili już go nie sprzedaje, ale ma wiele innych przydatnych towarów. Ojejku. Dobra. Potrzebujesz mydła? Przecież mamy cały karton szarego mydła, które kupiłem na kartki. Karol, jesteś nie do zniesienia. Czasem mam ochotę się przez ciebie powiesić. Idź porozmawiaj z nim. Przy okazji kup Marcie jakieś słodycze. Biedactwo od miesięcy nie widziało na oczy cukierka. Cukierki to żaden problem. Chcesz cukierki, będą cukierki. Po co te nerwy? A czym pan ma licencję na broń? Dobra. Zapraszam. Czekajcie, czy my tu mamy jeszcze jakąś łapówkę do odebrania? Nie szczególnie. Zapukajmy w takim razie... O nie, 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 nie otwieramy tych drzwi, tylko zapukajmy do niego. Idzie nasz pan magik w cylindrze. Dobra, trudne sprawy... Nie, co zostanie... Co ukryte zostanie ujawnione. Zadzwoń do ministerstwa i zgłoś wykonanie zadania. Powiedz doktorowi o sytuacji z siostrzenicą ranków. No i quest niedodupnego już nie jest tak jakby, wiecie, aktualny. Dobra, dzień dobry. Na zewnątrz stoi jakaś kobieta. Mówi, że przyjechała do pana. Naprawdę? To dziwne, ale sprawdzę, czego chce. Dobra. Pa, pa, panie niedodupny. A za chwilę zajmiemy się jego sprzętem z kartonu, który zostanie wystawiony przed domem. Sarwa ten mach. Obawiam się, że przez to będę miał większą trudność z przeszukiwaniem domu. Tak, dokładnie. Od tej pory mieszka u niego. Będę miał duży problem, żeby przeszukać ich mieszkanie. Wprowadza się, no co tu dużo mówić. Tak po prostu. Okej. Okay. Chyba dostałem trochę pieniędzy za to. Jako nagrodę. Okej, okay, dobra.
Mam kupić od ciebie cukierka, dokładnie. A sprzedam ci dżinsy. Marzenie każdego nastolatka, jedni chcą je nosić, inni spalić. Dobra, pozbądźmy się tego gorącego towaru i w ten sposób zarobiliśmy sobie naprawdę pokaźną sumkę. Zbierzmy jeszcze to sprzed jego domu, może będzie tam napój gazowany? Byłoby dobrze. Ale raczej nie, takie rzeczy to pewnie skonfiskowali. O! Nie, proszę pana, poczekać. Dobra. Takie rzeczy to za drogie nie są, ale na przykład room. Czy mi się wydaje, czy to jest nielegalne? To chyba jest nielegalne, bo to jest takie drogie, o mój Boże. Dobra, zarobiliśmy na tobie naprawdę porządne pieniądze. Cieszę się, że ciebie podaliśmy. Nawet nie musieliśmy mu nic podrzucać. Dobra. Chociaż w gruncie rzeczy na co ja to wszystko wydam. Ale nie no, pieniądze zawsze lepiej jest mieć w zapasie. Tak na wszelki wypadek, dobra. Słodycze to Marty, znowu jesteś na mnie o coś zły? Prosiłam cię, żebyś kupił naszej córeczce słodycze. Nawet nie wspomniałam nam o truskawkowym mydle dla siebie. Kupiłem słodycze. Niestety handlarz nie miał mydła, które tak ci się podobało. Karl, kupiłeś słodycze. Dziękuję. Tak się ostatnio denerwuję. Ja tylko zamykam oczy, widzę tych drabów wywlekających z domu poprzedniego zarządcę. Serce mi się kraje, jak pomyślę, że mógłbyś być na jego miejscu. Anno, przestań się zadręczać. Nic mi się nie stanie. Nie jestem przecież głupi. Przecież będę wywiązywał się ze swoich obowiązków tak, jak należy. A co jeśli twój poprzednik też tak myślał? No nic, pora wracać do pracy. Okej, ale ty masz coś jeszcze dla mnie. Co się stało? Marta jest chora, my nie mamy w domu żadnych leków. Mógłbyś zdobyć dla niej trochę aspiryny? Stałam pół dnia do okienka w aptece po to tylko, żeby dowiedzieć się, że bez recepty niczego nie dostanę. Oczywiście, to coś poważnego? Nie, tylko lekko podwyższona temperatura, ale nie podoba mi się to, jak ona wygląda. Choroba Marty, no dobra, co... Okej, czyli tutaj mogę w tym momencie zadzwonić do ministerstwa. Wiecie co? Bo kwestia jest taka. Odcinek trwa już wystarczająco długo, a tempo tutaj akcji jest wręcz chore. W tym momencie tak naprawdę zakończyłem jednego questa, więc gra mi się zapisała i myślę, że jest to dobry moment na zakończenie odcinka. Tak więc mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę oraz subskrypcji i do zobaczenia już w następnych odcinkach. Na razie.